Попрежнина на нея свещеница на която тъй на нас. И попроша да Захарско. Pan Jacek Strzemieczny. Wyróżnienie zarządu i prawnego zebrania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty za szczególny wkład w pracę z OSKKO na rzecz systemu oświaty w Polsce. Za działalność społeczną wspomagającą kadrę kierowniczą oświaty oraz sprzyjającą rozwojowi kultury zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych. Dzięki bezinteresownej pracy osób takich jak Pan, szczególnie zaangażowanych w pracę stowarzyszenia, możemy skutecznie edukować kadrę kierowniczą, wpływać na rozwój prawa oświatowego, integrować dyrektorów, nauczycieli, liderów, urzędników oświatowych, pracowników samorządowych wokół celu, jakim jest dobro polskiego ucznia. W imieniu stowarzyszonych składam Panu gratulacje z wyrazami. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. To ma dla mnie bardzo duże znaczenie, ponieważ będąc prezesem organizacji pozarządowej Centrum Edukacji Obywatelskiej, wiem, że obecnie w Polsce specjalna rola spada na organizacje pozarządowe w tworzeniu i realizowaniu polityki edukacyjnej. My, tak samo jak Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, przez wiele lat istniejemy i przeżyliśmy wiele zmian edukacyjnych. Ponad 20 lat przyglądamy się temu, co robi ministerstwa, kolejne ekipy w ministerstwach i wiemy, że ten rytm zmian politycznych, rytm reform, które są i zmian, które są wprowadzane przez władze, nie zawsze oddaje to, co w oświacie jest potrzebne. Myślę, że systemowo organizacje pozarządowe mają większą szansę i tworzenia zarysów sensownych zmian w edukacji i następnie ich wprowadzania. Wprawdzie to wprowadzanie jest wprowadzaniem oddolnym, wprowadzanie głównie poprzez współpracę z dyrektorami i decyzjami właśnie dyrektorów, czasami władz lokalnych, samorządowych, czasami także oczywiście przy wsparciu ministerstwa, ale ta polityka w takiej długookresowo widziana nie w kontekście sukcesu politycznego danej ekipy, która akurat w tej chwili chce wykazać się i pragnie wykazać się jak największą mądrością, ale ta perspektywa jest zawsze perspektywą kilkuletnią, perspektywą i także polityczną. My mamy szansę i powinniśmy, dlatego współpracując razem, myśleć o sensownej polityce edukacyjnej i ją następnie w ten sposób, jak organizacje pozarządowe mogą wdrażać, ją wdrażać. I wiem, i przez ileś lat razem to z OSKKO my możemy robić, także w imieniu programu Szkoła Ucząca się, w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, naszego także partnera Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dziękuję za to wyróżnienie. Dziękujemy bardzo. Pani Jacek, przewodniczący prezesowi. Jacek ma prawo po pierwsze mówić ostro, bo należy sam, a po drugie ma prawo tak mówić w skrócie, bo ja słyszałem w polskim Sejmie o tym, że gdzieś ostro coś tam napisali. Więc uznaję to za właściwe.